Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, vlogu z serii Wideo za Zdołzę. To jest taka nowa seria, troszeczkę przypomina odpytajkę. Ta odpytajka polegała na tym, czy też polega, bo to cały czas obowiązuje, że mówię zdanie po polsku i od razu tłumaczę na niemiecki. Mówię po polsku i od razu tłumaczę. A Wideo za Zdołzę to jest jego pewna odmiana, która ma z Was zachęcić do zabawy pewnej. Mianowicie ja będę w pierwszej części filmu mówił kilka zdań po polsku i tylko po polsku. Wy potem zrobicie sobie przerwę, jeżeli chcecie oczywiście. I te zdania przetłumaczycie w komentarzach na niemiecki. Czyli inaczej, przetłumaczycie na niemiecki i umieścicie je w komentarzach pod filmem. Możecie to zrobić zbiorowo, pozbierać wszystkie zdania i przetłumaczyć całościowo, ale możecie zrobić tak, że możecie oglądać ten film, zatrzymać po którymś tam, po kolejnym zdaniu, zrobić komentarz pod filmem, w komentarzu przetłumaczyć to zdanie na niemiecki i oglądać dalej. Obejrzeć kolejny film, wróć, przeczytać kolejne zdanie i znowu je przetłumaczyć. Staram się ostatnio robić takie vlogi w formie troszeczkę live'u, mianowicie nie tnę. Ten film będzie całościowo, globalnie taki jak jest, bez cięcia. Takie wiecie, tak sobie wymyśliłem. Dobra, dzisiaj czasownik verdienen. Czasownik zarabiać, verdienen. Tutaj kilka, takie pewna uwaga. Tak jak wszyscy znacie czasownik arbeiten, pracować, nie? Myślę, że jest to znany czasownik. Natomiast pomyślcie w ten sposób, że pracować w wyniku pracy, czyli w wyniku arbeiten, następuje verdienen, nie? Zarabianie. I nie wiem, co jest ważniejsze, bo bardzo, bardzo dużo osób, oczywiście to jest jednoznaczne, że ktoś jedzie do Niemiec, do Austrii, do Szwajcarii, do Anglii, do Ameryki, żeby pracować. Natomiast nie sama praca jest celem, tylko raczej pieniądze, które z tego płyną, nie? Dlatego ten czasownik verdienen w moim pojęciu jest, no, tutaj bardzo ważny. Czyli w wyniku arbeiten, verdienen, verdienen, ok? No i zdania. Najpierw pierwsza część filmu, w którym mówię te zdania tylko i po polsku. Możecie je sobie teraz oglądać. Po kolejnym zdaniu możecie zrobić pauzę, przetłumaczyć je w komentarzu i oglądać dalej. Taka propozycja. Pierwsze zdanie. Na przykład, pierwsze zdanie. Jest małżeństwo i kwestia pracy, nie? Że żona pracuje i mąż pracuje. I są faceci, którzy mówią, słuchaj, ty nie musisz pracować. Nie? Powiedzą, to jeszcze nie jest zdanie z naszej serii, ale dobrze, żeby wiedzieć, du brauchst nicht zu arbeiten. Du brauchst nicht. Czyli dosłownie nie potrzebujesz pracować. Nie musisz, nie ma takiej potrzeby. I teraz nasze zdanie. Ja zarabiam wystarczająco. Ja zarabiam wystarczająco, ok? To wystarczająco podpowiem. Wystarczająco dużo. Tak to brzmi dosłownie, nie? Kolejne zdanie. Ktoś kogoś pyta, ile zarabiasz miesięcznie? Ile zarabiasz miesięcznie na miesiąc? To było drugie zdanie. Trzecie zdanie. Z modalnym. Ktoś deklaruje, pewnie wśród Was też się znajdą tacy, którzy powiedzą, ja chcę więcej zarabiać. Ja chcę więcej zarabiać. Kolejne zdanie, to będzie czwarte. Ktoś dowiaduje się o naszych zarobkach, o naszej pensji i dokonuje pewnego komentarza pod naszym adresem, mówiąc, powinieneś więcej zarabiać. Powinieneś więcej zarabiać. To było czwarte. I piąte. Ktoś komuś oferuje pracę i mówi, czy ty chcesz u mnie więcej zarobić? Czy ty chcesz u mnie więcej zarabiać? Może tak, nie? I kolejne zdania, słuchajcie, to są zdania dosyć takie złożone. Ze spójnikami, tam są przypuszczenia też i tak dalej. I teraz jakby nawiązując do tego zdania, czy chcesz u mnie zarobić więcej, do tego wcześniejszego zdania, ta osoba Jest wczesna godzina poranna, słuchajcie, dlatego tak jestem niedogrzany. Niedogrzany, Boże. Nie mogę tego wyciąć.
gdybyś pracował u mnie, zarabiałbyś więcej. To jest takie zdanie. Użyjcie tutaj würde, czyli conditional eins. Ok? Kolejne zdanie. Ktoś komentuje nasze zarobki, mówiąc: zarabiasz za mało, żebyś mógł sobie kupić nowy samochód. Niemiłe słowa, czyż nie? Zarabiasz za mało, żebyś mógł sobie kupić nowy samochód. Z drugiej strony myślę, że to jest dobre też zdanie, tak życiowo patrząc, na powiedzieć komuś ten komentarz, który dla kogo, to jest komentarz skierowany do kogoś, kto, że tak powiem, nie przeliczył rachunkowo, ekonomicznie zarobki, raty, które musi płacić i życie, które musi w jakiś sposób też prowadzić, nie? Czyli wiecie, wejście, zbyt duże kredyty. Także to zdanie też może się przydać komuś, jako dobra rada. Ein guter Ratschlag. Guter Ratschlag. Kolejne zdanie. Dopóki będziesz tyle zarabiał, nie możesz sobie pozwolić na zmianę mieszkania. Dopóki będziesz tyle, czyli tak dosłownie to jest tak dużo, zarabiał, nie możesz sobie pozwolić na zmianę mieszkania. Kolejne zdanie. Im się więcej zarabia, tym luksusowniejsze życie się prowadzi. To logika, tak? Ktoś więcej zarabia, więcej stać, więcej może sobie pozwolić. Na więcej sobie może pozwolić, więcej sobie może kupić. Ktoś komentuje jakąś kobietę, której mąż pracuje, ona nie. I taki jest komentarz, złośliwy. Ona wydaje pieniądze, jak gdyby jej mąż zarabiał co najmniej 5000 euro miesięcznie. Takie zdanko. Dobra. Kolejne zdanie. On robi nadgodziny, mimo to nie zarabia zbyt dużo. Ok. Kolejne zdanie. Ten sam duch, ta sama treść. Mimo że bierze nadgodziny, nie zarabia zbyt dużo. Dobra. I ostatnie. Konjunktiv pluskvamperfekt. To jest przypuszczenie, które dotyczy przeszłości, dotyczy wydarzenia, które było kiedyś. I teraz my, wiecie, rozpatrujemy to na zasadzie, co by było, gdyby ona wtedy inaczej postąpiła, to co byłoby dzisiaj? Jakie byłyby konsekwencje dzisiaj? Gdy analizujemy sytuację z przeszłości, używamy koniunktywu pluskvamperfekt. Brzmi to tak. Polskie zdanie oczywiście. O. Mówimy do tej osoby. Takie coś. Słuchaj. Zarobiłbyś był. To był to jest element języka staropolskiego. My tego już nie używamy na dzisiaj, na dzień dzisiejszy. Zarobiłbyś był więcej, gdybyś pojechał do Niemiec i tam pracował. Ok. I tu jest koniec serii polskiej zdań. Jeżeli chcecie sobie przetłumaczyć, to zróbcie sobie pauzę. Jeżeli chcecie oglądać dalej, to teraz będę analizował te zdania, tłumacząc je na niemiecki. Zdanie, ja zarabiam wystarczająco. Po niemiecku to jest ich verdiene viel genug. Ich verdiene viel genug. To jest specyficzne przysłowie genug, że on jest, patrzcie, normalnie brzmiałoby to po polsku wystarczająco dużo. Wystarczająco dużo. A tu jest dużo wystarczająco. To genug jest po przymiotniku, to jest specyficzny w języku niemieckim, pamiętajcie o tym. Viel genug. Viel genug, nie? W tej kolejności. Kolejne. Ile zarabiasz miesięcznie? Wie viel verdienst du pro Monat? Albo wie viel verdienst du monatlich? To wystarczy. Kolejne. Ja chcę więcej zarabiać. Ich will mehr verdienen. Ich will mehr verdienen. To mi się jest proste. Powinieneś więcej zarabiać. Du sollst mehr verdienen. Du sollst mehr verdienen.
czy ty chcesz u mnie więcej zarabiać? Willst du bei mir mehr verdienen? Willst du bei mir mehr verdienen? Gdybyś pracował u mnie, zarabiałbyś więcej. Wenn du bei mir arbeiten würdest, würdest du mehr verdienen. Wenn du bei mir arbeiten würdest, würdest du mehr verdienen. Zarabiasz za mało, żebyś mógł sobie kupić nowy samochód. Du verdienst zu wenig, als dass du ein neues Auto kaufen könntest. Du verdienst zu wenig, als dass du dir ein neues Auto kaufen könntest. Znacie to w ogóle? Możecie to użyć z zu. Du verdienst zu wenig, sich ein neues Auto kaufen zu können. Sich ein neues Auto kaufen zu können. Dobra. Dopóki będziesz tyle zarabiał, nie możesz sobie pozwolić na zmianę mieszkania. Solange du so viel verdienst, kannst du dir nicht leisten, eine Wohnung zu wechseln. Die Wohnung zu wechseln, przepraszam. Tak. Im się więcej zarabia, tym się luksusowniejsze życie prowadzi. Je mehr man verdient, desto luxuriöseres Leben führt man. Ona wydaje pieniądze. Sie gibt Geld aus, als ob sein Mann mindestens 5000 Euro pro Monat verdienen würde. On robi nadgodziny, mimo to nie zarabia zbyt dużo. Er macht Überstunden, trotzdem verdient er nicht zu viel. Dobrze? Tak. Obwohl er Überstunden macht, verdient er nicht zu viel. I ostatnie. Du hättest mehr verdient, wenn du nach Deutschland gefahren wärest und dort gearbeitet hättest. Du hättest mehr verdient. Okej. To wszystko. Podobało się? Dajcie lajka. Dajcie sygnał, że ta forma wam się spodobała. Pod spodem macie też może linka do tego mojego pierwszego wideo za Zdouze. Macie też linki do kilku moich tych odpytajek. Dajcie znać, czy te odpytajki są lepsze, czy te wideo za Zdouze, czyli te puszka ze zdaniami, zacte ze zdanie, Zdouze to jest puszka, w którym możecie uczestniczyć niejako i pisać te, zostawiać w komentarzach swoje wersje zdaniowe, które będę gdzieś tam komentował, oceniał, nie? Dobra, dziękuję wam bardzo i do usłyszonka. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wyłączam.